jest różnica w napisaniu Mirosławski to pajac, a różnica w napisaniu Ziętarski to morderca, nie prawda? Nie ma różnicy, czy nie ma? Pana. Nie ma, to jest tylko to, łatwość słów, które wychodzą pod piór tych ludzi, świadczy o tym, że oni się czują bezkarni. Znaczy, gdyby każdy człowiek był odpowiedzialny pan za swoje słowo... Pan mówi spod pióra, ja tylko wejdę słowo, nie wiem, czy oni potrafią pisać piórem. Możliwe, nie. Ale myślę sobie tak, że gdyby oni byli odpowiedzialni za słowo. Gdyby pan wie, no, pan nagrywa program w tej chwili, pan go powie. Wszyscy wiedzą, że jeżeli pan powie coś nie tak, to wiadomo, kto to powiedział. I teraz zostaje na panu jakiś ślad, bo pan buduje swoją osobowość zawsze, przez jakieś lata, prawda? No to teraz, o, tutaj Mirosławski powiedział jakieś durne zdanie, a może on rzeczywiście jest durny. Dba pan o to, o swój obraz. Tam ci nie dbają. Nie wiemy, kto to jest. To jest jakaś ciemna masa, która gdzieś tam wokół coś wypisuje. Może trzeba się nauczyć z tym żyć? Chyba tak. Pan mówi, że pana nie boli. Mnie boli. Jak ze skokami narciarskimi. Jak przestał skakać Adam Małysz, no, to nagle te skoki narciarskie już ani dla telewizji nie są tak ważnym produktem, ani też ten produkt nie skupia tylu ludzi. Tam spadek oglądalności jest bardzo duży. I chyba z Formułą 1 było tak samo, prawda? Wie pan, co pamięta pan, jak skakali Niemcy świetnie w skokach narciarskich? Japończycy jeszcze chwilę wcześniej. Japończycy, tak. Wtedy telewizja niemiecka pokazywała tego mnóstwo miast, tego mnóstwo pieniędzy. Jak zaczęli skakać gorzej, no to już wtedy krzyk, rany, musicie skakać, bo inaczej nie będzie tego pokazywała telewizja. Naturalny odruch. Jest nasz człowiek. Wiecie pan, sport jest trochę szowinistyczny, ale nie nazywajmy tego aż tak brutalnie. Ale jednak on jest taki, ja wiem, trochę skrzywiony patriotycznie, bym to tak nazwał. A pan podaje temat niemiecki. Nie wiem, czy to jest słuszne porównanie, bo tam jednak telewizja ogólnopolska w Niemczech, czy CDF, czy ARD pokazuje generalnie sportu dużo, dużo więcej niż w Polsce. A my ten sport jednak upychamy po kanałach tematycznych i rzadko pokazujemy go na ogólnej antenie. Właśnie Formuła 1 tak. I tego nie rozumiem. Dlaczego tak jest? Dlatego, że... wie pan co? Bo to trochę jest tak, że jak pójdzie się, pokazuje transmisję sportową jakąś, to wiadomo, że jednak jest to jakaś tam grupa ludzi. Natomiast jak się puści serial, to ta grupa widzów jest większa. W związku z tym, dlatego kto taki jest właścicielem stacji, mniejsze ryzyko finansowe jest puścić serial brazylijski niż mecz, w którym Polacy zostaną tyłek 3-0 i potem następnego meczu nie będą chcieli oglądać. Jest pewne ryzyko, ale jest, popatrzmy to z innej strony. Widowisko sportowe, każde nawet trzecioligowej piłki nożnej jest dramatem na skalę szekspirowskiej tragedii. Dlatego, że nawet wtedy też się dzieją niesamowite rzeczy. A skoro gra Barcelona Real, no to wtedy mamy nie tylko dramat, ale mamy finezję jeszcze. Czyli mi się wydaje, czy ty miałem na przykład porównać, co bym wolał oglądać? Kiepskie kino, a nawet dobre kino w telewizji. Czy mecz? Zawsze wolę mecz oglądać. Moja żona tego nie może zrozumieć. Ziętarski wiecznie do mediów, telewizji, radia pchał swoją rodzinę. To jest temat dla mnie na dziś też. To nie jest tak stary temat. To jest temat na dziś także. Wie pan, moja rodzina jest trochę taką włoską rodziną. Taka włoska rodzina z tradycjami, dziadki, ojcowie, dzieci, wnuki. Wypadek Maćka zmienił to mocno, trochę to się poszarpało, ale moja była idea zawsze taka. Poza tym Maciek w telewizji traktowałem go jako człowieka, który przejmie stery po mnie, mówienie o samochodach. Robił to lepiej ode mnie znacznie. Poza tym miał taką pasję młodego człowieka zawsze. I myślałem sobie tak, że on ma talent. Jeżeli ja mam talent, powiedzmy, mówienie o autach, to on ma większy talent, dlatego że on do tego opowiadania o samochodach wnosi świeżość, nowe spojrzenie. Kiedyś ktoś mi powiedział, nawet dzwonili do prezesa mojego, że Ziętarski trochę bierze pieniądze za to, co pokazuje, no bo on zawsze chwali te samochody. Ja je kocham, no. Ja nawet o Zaporożcu mówię dobrze, czy o Trabancie, no lubię auta po prostu. Natomiast Maciek był bardziej gniewny. I tylko na tym to polega. Kiedy był wypadek i Maciek miał wypadek w środę, w piątek już Aśka, jego siostra, weszła na jego miejsce, bo pomyślałem sobie, to będzie naturalna ciągłość, że radio, na te radio będziemy prowadzili program razem we dwoje. I to już robimy od... ile to już lat będzie? 2 lata razem? 4 lata robimy z Jaśką. 4 lata. A nie miał pan takiego momentu? Nie myślał pan sobie, pojawią się takie zarzuty. Może lepiej je odpuścić. Nie. Dlaczego? A czy po pierwsze... Bo ja pana nie atakuję, nie, ja po prostu zastanawiam się. Takie pytanie. Czy to jest niemoralne? Byłoby niemoralne, gdybym przychodził i tak mówił do prezesa. Panie prezesie, wie pan co, mam takiego syna, może pan go gdzieś tam puścił na antenę, dobra?
Nigdy tak nie było. Była propozycja taka, robimy razem coś. Idzie do kolaudacji program. Podoba się? Dobrze. Nie podoba? Do widzenia. Mhm. To jest tylko poddane normalnym prawom wartości. Nigdy nie było żadnej próby jakiejś takiej, żeby naciskać na kogoś, żeby...